Cześć, witajcie na kanale Salubrious Place. Ja się nazywam Asia i tutaj chciałam Wam przedstawić kolejny produkt. Mam dzisiaj dla Was firmy Bibio. Nazywa się Naturalna Mgiełka Podkreślająca Skręt Włosów do stylizacji. Byłam u fryzjera i moja pani fryzjerka uwielbia po prostu robić moje włosy na Marilyn Monroe. I tak fajnie mi tnie, że po prostu uwydatnia to naturalny skręt włosa. Bardzo się w tym dobrze czuję i to jest dosyć praktyczne też, bo nie wymaga jakiejś takiej niesamowitej codziennej pielęgnacji, ale jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, to bardzo mi zależy, żeby mieć produkty, które uwydatniają piękno tego podcięcia, jak i wpływają po prostu na jakość włosa i pielęgnację. Więc tutaj znalazłam taki produkt o Bibio i to jest produkt wegański, kolejny z produktów wegańskich tutaj. Zawiera 99% naturalnych składników. No i ma zadanie podkreślania skrętu włosów, czyli po prostu można stosować na włosy zarówno suche, jak i mokre. Ja staram się chyba bardziej używać na mokre, ale pokażę Wam tutaj na suchych też. Już dałam wczoraj po umyciu włosów, więc one się troszkę kręcą bardziej. No ale teraz uwydatnimy po prostu ten skręt jeszcze bardziej. Czyli vegan produkt tutaj mamy i tutaj jeszcze Deep Care Formula, czyli formuła głębokiego pielęgnowania, głębokiej pielęgnacji. No i teraz może pokażę Wam, jak to działa najpierw, czyli po prostu psikam, bo to jest sprayu, psikam, o, psikam i tak gniotę, o. I to jest fajne, bo tak można rzeczywiście naturalnie to ugnieść. I one od razu po prostu nabierają takiej jakiejś sprężystości, elastyczności. Wyglądają troszkę mokre i tak zasychają właściwie, takie jakby użyć się po prostu jakiś żel czy piankę, ale jest to po prostu woda, jest to taka mgiełka. Myślę, że to się po prostu fajniej układa, bo nie zostawia jakichś takich tłustych, tłuszczu nie zostawia ani na rękach, ani na włosach. Pianka też mi się wydaje, że czasem taka jest ciężka, więc jeżeli raz użyję, to już następnego dnia znowu muszę mieć włosy. A tutaj nie, w ogóle nie, jakby nie brudzi, że tak powiem, nie brudzi włosów. I teraz to samo z tyłu. Z tyłu. Tak. I teraz z boku. Ochraniam tylko oczy, bo robię to za maszyście. No i można sobie w zależności od tego, jak kto chce poukładać. Ja tam lubię taką właśnie jakby puszystość włosów, takich trochę niepoukładanych. Taką po prostu mokrą włoszkę, jakby mokrą polkę. Mokra polka. O. No i właśnie o. I po prostu od razu widać różnicę, jakoś tak wygląda troszkę bardziej zadbane. A też nie trzeba tego suszyć po prostu, jest to dosłownie tylko taka mgiełka. O. No i macie tutaj rezultat. Ja jestem bardzo zadowolona. Super. Jeszcze raz pokazuję. I teraz przeczytamy, co zawiera. Bo tutaj jest bardzo dużo składników dobroczynnych.
Więc naturalna mgiełka do stylizacji zawiera keratynę roślinną, która sprawia, że włosy stają się lśniące, elastyczne i ultra gładkie. No to mogę powiedzieć, że na pewno są elastyczne. Lśniące też mi się wydaje, że są. Ultra gładkie to musicie spróbować sami. Jak dla mnie, to one są bardzo fajne, właśnie takie gładziutkie. Nie są jakieś takie posklejane, czy nie są właśnie ciężkie, tylko takie właśnie gładkie. Zawiera również biotynę i kolagen. Więc biotyna, jak wiemy, jest bardzo ważna dla włosów. Ja jeszcze zażywam suplementy z biotyną. A kolagen, które pomagają w odzyskaniu gęstości i objętości włosom. To dla mnie bardzo ważne, bo ja mam bardzo mało delikatnych włosów i tutaj, jeżeli to pomaga tym włosom nabrać głębokości i gęstości i objętości, przepraszam, to jest to dla mnie ogromny plus. Teraz zawierają biopeptydy. Peptydy, jak wiemy, to po prostu są takie związki, które, dzięki którym szybciej jakieś takie dobroczynne składniki wnikają. Więc tutaj szybciej wnikają te składniki. Wyciąg z żywicy i akacji. To jest bardzo ciekawe, tego jeszcze nie spotkałam się z tym. Które zapobiegają puszeniu się, które zapobiegają puszeniu. Wygładzają i dodają włosom blasku. No to super, to znowu dużo blasku. Jeszcze mamy ekstrakt z nasion chia i ekstrakt z lnu. No to wiadomo, że len będzie po prostu tutaj dodawał jakby więcej też, myślę, elastyczności. Ale one też chronią przed uszkodzeniami i nadmierną łamliwością. Tak, kojarzyło mi się z taką sprężystością, z siłą tego włosa, jeżeli jest len i chia. Produkt wegański, testowany dermatologicznie. No i właśnie jest napisane, że można używać na włosy suche lub mokre. Produkt 150 ml. Tak szczerze mówiąc, to jest fajne, bo się mieści w kosmetyczce, takiej większej, wyjazdowej. No i po prostu jest taka dobra taka ilość, bo ja byłam u fryzjera mniej więcej miesiąc temu i jeszcze mam tutaj, jeszcze mi tu została, kupiłam tego samego dnia po cięciu, więc dopiero w tym tygodniu będę kupować kolejną. No i bardzo polecam, bardzo ładnie pachnie też, jeszcze tak powącham. Tak, bardzo ładnie pachnie, jakby tak owocowo trochę może, tak owocowe, co tutaj mieliśmy, akację, może tą akacją tutaj pachnie, no bardzo ładnie pachnie, łatwy w obsłudze, w tym sprayu i właśnie taka chuda butelka, która się zmieści, czy do torebki nawet można wrzucić i po prostu jak się idzie na jakieś spotkanie, to można się super odświeżyć, bardzo fajne. No i 99% pochodzenia naturalnego, ja to doceniam, i produkt wegański, no i tutaj łatwy też w... po prostu jeżeli chodzi o ekologię, bo nie jest to jakiś, nie wiem, złożony materiał, tylko plastik, który można łatwo później wyrzucić. No, wyprodukowany w Warszawie. Myślę, że bardzo fajny kosmetyk. Bibio. Kolagen biotyn, naturalna mgiełka podkreślająca skręt.